Witam wszystkich. Miło mi wszystkich powitać. Dziękuję za przybycie. Proszę Państwa, tak, to będzie, mój wykład będzie nawiązaniem do tego, co już zostało powiedziane tutaj poprzednio na niektórych wykładach. Ja chciałbym powiedzieć o pewnych zagadnieniach praktycznych teorii względności. Dlaczego o tym? To jest tak, że każdy z nas fizyków, teoretyków w szczególności, niejednokrotnie spotyka się z pytaniem, czy to, czym my się zajmujemy, można w jakikolwiek sposób wykorzystać do celów praktycznych. Czy te nasze abstrakcyjne rozważania do czegoś się mogą przydać człowiekowi z ulicy? No ja postaram się może nie w ogólności odpowiedzieć na to pytanie, ale dać taki przykład, że ogólna teoria względności i szczególna teoria względności mimo swoich zaskakujących pewnych przewidywań dają się do celów praktycznych wykorzystać. A tym wykorzystaniem będzie system nawigacji satelitarnej GPS, o którym tu już było wspomniane na wykładzie profesora Turskiego. Ja to postaram się powiedzieć o tym nieco dokładniej. Ale wcześniej chcę nieco zarysować teorię względności, znaczy o czym ta teoria mówi, przedstawić jej przewidywania i powiedzieć, jak te przewidywania, jak te zjawiska, które ta teoria przewiduje, wykorzystujemy w systemie GPS. Zacznę od takiej mapy, gdzie się znajdujemy. Teoria względności Einsteina generalnie dzieli się na dwie teorie. Jest to szczególna teoria względności i ogólna teoria względności. Ten graf ma przedstawić to, że szczególna teoria względności jest przypadkiem, jest to teoria mniej ogólna. Jest to pewien przypadek szczególny ogólnej teorii względności. Pytanie jest, gdzie znajduje się na tym grafie to, o czym się uczymy w szkole, czyli mechanika Newtona, prawo powszechnego ciążenia. Ja to umieściłem w tych miejscach. Znaczy, mechanika Newtona jest to z kolei szczególny przypadek teorii, szczególnej teorii względności Einsteina. Natomiast szczególna teoria względności nie mówi zupełnie o zjawiskach związanych z grawitacją, dlatego prawo powszechnego ciążenia Newtona jest tutaj na odrębnym kółku. Natomiast ogólna teoria względności już uwzględnia te zjawiska związane z grawitacją. Proszę Państwa, Albert Einstein w roku 1905 podał postulaty nowej teorii, postulaty szczególnej teorii względności. Szczególną teorię względności można zamknąć w dwóch takich postulatach. Pierwszy z nich to prawa fizyki są jednakowe we wszystkich układach inercjalnych. Tak naprawdę ten postulat nie jest niczym nowym, ponieważ to już wiedział Galileusz, że prawa fizyki są jednakowe we wszystkich układach inercjalnych. To, co jest nowego, to jest to, że Einstein rozciągnął ten postulat na wszystkie prawa fizyki wówczas znane. Znaczy nie tylko na prawa mechaniki, ale także na prawa elektrodynamiki. Drugi postulat to jest oczywiście postulat związany z prędkością światła. To znaczy, że prędkość światła jest taka sama dla wszystkich obserwatorów. Jest to zaskakujący nieco postulat, ponieważ my wiemy, że prędkość jest pojęciem względnym. Znaczy, jeżeli jedziemy samochodem, to dla ludzi na ulicy jesteśmy w ruchu. Jednak jeżeli mamy pasażera obok siebie, to dla tego pasażera jesteśmy w spoczynku. No, ten postulat mówi, że prędkość światła jest taka sama dla wszystkich obserwatorów. Czyli obserwator na ulicy i obserwator w samochodzie mierzą tą samą prędkość światła. Ta prędkość jest no, bardzo, bardzo duża. To jest 300 milionów metrów na sekundę lub też 300 tysięcy kilometrów na godzinę, jeżeli to można przeliczyć jednostki. Kilometrów na sekundę, tak? 300 tysięcy kilometrów na sekundę. To jest mniej więcej tak, jakby światło 7,5 razy w ciągu jednej sekundy okrążało Ziemię. Czyli jest to prędkość astronomiczna. Do tego ten drugi postulat związany ze stałością prędkości światła, tu już też o tym była mowa, został niejako utorowany przez doświadczenie Michelsona-Morleya z 1887 roku, czyli jest to nieco wcześniej niż te postulaty podane przez Einsteina w 1905. I właśnie, co prawda Einstein nie odwoływał się bezpośrednio do tego doświadczenia, ale to doświadczenie właśnie wskazuje na to, że prędkość światła
jest stała i niezależna od obserwatora, który mierzy tą prędkość. Zastanówmy się, co przewiduje teoria, szczególna teoria względności. Pierwsza rzecz, która się tu pojawia, to jest względność równoczesności. I tu wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy obserwatora, który wysyła impuls światła, siedząc sobie w takim pomieszczeniu, w takiej rakiecie. No i okazuje się, że do takiego obserwatora sygnał do lewej i do prawej ściany dochodzi w tym samym momencie, czyli dochodzi jednocześnie. Co powie z kolei obserwator, który widzi tą rakietę poruszającą się z pewną prędkością w prawo? On stwierdzi tak, ponieważ prędkość światła w tym układzie i w tym układzie jest taka sama, ten impuls światła dojdzie dla niego do lewej ściany szybciej niż do prawej ściany, ponieważ ta rakieta się w międzyczasie przesunie. Czyli widać, że obserwacja, czy zdarzenia, które dla tego obserwatora są równoczesne, dla tego obserwatora równoczesne nie są. Druga rzecz to jest skrócenie długości, czyli sytuacja podobna. W różnych układach odniesienia mierzymy różną długość i może jak to wygląda dokładnie, przyjrzyjmy się na przykładzie. Bierzemy sobie francuski pociąg TGV, mierzymy jego długość, 93 metry, no i taki pociąg osiąga prędkość 515 km na godzinę, to jest jego prędkość maksymalna. I zastanówmy się nad taką sytuacją. Jaką długość zmierzy obserwator, będący w spoczynku, w przypadku, gdy ten pociąg porusza się z tą prędkością maksymalną? No ale ponieważ, żeby to lepiej zobrazować, weźmy sobie różnicę między 93 metrami, a tą różnicą zmierzoną, a tą długością zmierzoną. Zobaczmy, że jest to bardzo, bardzo, bardzo mała liczba. To są mniej więcej skalę rzędu atomów, czyli zupełnie jest to efekt minimalny. Dlatego w rzeczywistości po prostu tego nie zauważamy. Po prostu pociąg dla nas ma zawsze 93 metry, niezależnie czy jest w ruchu, czy spoczywa. Teraz dylatacja czasu, czyli przedział czasu między danymi zdarzeniami w jednym układzie wygląda inaczej niż w układzie poruszającym się. Weźmy dalej nasz pociąg i zastanówmy się nad takim przedziałem czasu 10-letnim, który tu będzie oznaczał podróż tym pociągiem z prędkością maksymalną. I jaka będzie różnica wskazań zegara na peronie i wskazań zegara w pociągu? No też jest to minimalne. Zauważmy, że 10 lat podróżujemy. Zupełnie nie do odczucia. I czwarta rzecz to jest oczywiście słynny wzór Einsteina. Równoważność masy i energii. R to jest energia, M masa, C prędkość światła. Ponieważ w dalszych rozważaniach będą nam potrzebne zjawiska związane z czasem w szczególnej i ogólnej teorii względności, zastanówmy się przed chwilę, jak wytłumaczyć dylatację czasu. Przeprowadźmy taki eksperyment, że mamy obserwatora, który jest w środku wagonu, który porusza się z pewną prędkością i ten obserwator dokonuje taki eksperyment, że puszcza sygnał świetlny do sufitu, on tu jest zostaje odbity i wraca z powrotem. I przedział czasu to jest właśnie przedział między wysłaniem i powrotem tego sygnału. Tutaj mamy obserwatora na peronie, który obserwuje to samo zjawisko i dla niego sytuacja wygląda następująco, że sygnał zostaje wysłany z tego punktu, dociera do tego punktu i powraca do tego. Ponieważ prędkość światła dla tego obserwatora i dla tego obserwatora jest identyczna, a widzimy, że światło pokonuje w tym przypadku znacznie dłuższy odcinek w sumie, to oczywiście przedział czasu T i T' będzie sobie różny. No, jak wygląda dokładnie zależność, to jest na tym wzorze. Odejmujemy od jedynki coś dodatniego, czyli to jest mniejsze od jedynki, czyli ten przedział czasu jest większy, bo tu musimy pomnożyć przez liczbę mniejszą od zera, aby otrzymać przedział czasu tau. Jak można zastosować szczególną teorię względności? No, fizycy to wykorzystują na przykład przy budowie i eksperymentach, przy tego typu instalacjach. Jest to akcelerator cząstek elementarnych, znajdujący się pod Genewą. Szczególną teorię względności tutaj należy zastosować, ponieważ prędkości, do których rozpędzane są te cząstki, są to prędkości
No, bliskie prędkości światła. Czyli po prostu, aby funkcjonowało takie urządzenie, no, musimy znać szczególną teorię względności, aby to mogło działać. No, tu jest, jak to wygląda w środku. No, inny przykład to jest po prostu energetyka jądrowa. Czyli to jest zastosowanie wzoru E równa się mc kwadrat. No, tu jest akurat elektrownia, która jest najbliżej Polski położona. No właśnie, ja powiedziałem na wstępie, że szczególna teoria względności nie dotyczy zjawisk grawitacyjnych, które zostały sformułowane ponad 200 lat temu przez Newtona. Wręcz zjawiska grawitacyjne są sprzeczne z teorią, ze szczególną teorią względności. Między innymi dlatego, że jeżeli umieścimy w jakimś punkcie masę, to pole, jakie wytwarza ta masa, rozchodzi się w całym wszechświecie z nieskończoną, po prostu momentalnie. Tak jest w teorii Newtona. Natomiast szczególna teoria względności mówi, że jest pewna prędkość graniczna, jest to prędkość światła i wszelkie oddziaływania tej prędkości nie przekraczają. Czyli jest tutaj jawna jakaś sprzeczność. No i to dopiero rozwiązał Albert Einstein w 1915 roku, ogłaszając nową teorię grawitacji. Czyli jest to 10 lat po szczególnej teorii względności. Podstawowym takim eksperymentem myślowym, który doprowadził Einsteina do tej teorii, jest eksperyment, który za chwilę tutaj przedstawimy. Wyobraźmy sobie obserwatora, który jest umieszczony w zamkniętym pokoju na Ziemi, czyli ten obserwator jest w polu grawitacyjnym. Weźmy teraz sobie taki sam pokój i tego samego obserwatora, umieśćmy gdzieś w przestrzeni kosmicznej, z dala gdzieś od źródeł pola grawitacyjnego, ale nadajmy przyspieszenie temu pomieszczeniu, znaczy stałe przyspieszenie do góry. No i co się okazuje? Na tego obserwatora działają siły bezwładności i on, biorąc ołówek i puszczając go, się okaże, że ten ołówek spadnie na podłogę. Ale ponieważ tutaj mamy taką dziurę, ale przypuśćmy, że ten obserwator jest odcięty od świata, czyli nie może stwierdzić na podstawie jakichś obserwacji zewnętrznych, gdzie jest, no ten obserwator i ten obserwator nie mogą w żaden sposób stwierdzić, czy są w polu grawitacyjnym, czy też są w przestrzeni kosmicznej i poruszają się z bardzo dużą, z odpowiednio dobranym przyspieszeniem. Fakt, który zauważył Einstein i stwierdził, że działanie grawitacji jest dokładnie równoważne przyspieszaniu. Możemy sobie też wyobrazić nieco inną sytuację, to znaczy ten obserwator w pewnym momencie umieszczony na Ziemi, w pewnym momencie zaczyna spadać. Powiedzmy, to się załamało tutaj pod nim i on zaczyna spadać razem z tym pokojem. Czyli on będzie to odczuwał tak, jakby był w stanie nieważkości, czyli tak, gdyby był w przestrzeni kosmicznej i na niego nie działały żadne siły, czyli po prostu byłby w stanie nieważkości. Czyli mamy drugą sytuację, że mamy równoważność między spadkiem swobodnym a przebywaniem gdzieś w przestrzeni kosmicznej. Spadając swobodnie, obserwator może, że tak powiem, wyłączyć pole grawitacyjne, ponieważ w przypadku spadku swobodnego wszystkie przedmioty spadają z tym samym przyspieszeniem, ten obserwator niejako wyłącza pole grawitacyjne. Pytanie jest, no ale dobrze, czy może to zrobić jakoś tak w każdym punkcie? To znaczy, no wyobraźmy sobie, że on spada, powiedzmy, na biegunie północnym, no ale jeżeli weźmiemy takiego samego obserwatora, który będzie spadał na biegunie południowym, no to okaże się, że ten układ odniesienia, który przyspiesza i spada razem z tym obserwatorem, związany z tym obserwatorem, no nie wykasuje tego pola grawitacyjnego temu obserwatorowi na drugiej półkuli, bo tamten się porusza po prostu w zupełnie przeciwnym kierunku. No i pytanie jest, czy może da się jakoś tak zrobić, żeby efekty grawitacyjne jakoś pozbyć się tych efektów grawitacyjnych, ale coś trzeba dać w zamian. I okazuje się, że można to zrobić, jeżeli się przyjmie, że geometria jest w cudzysłowie zakrzywiona. Co to oznacza? To są fakty, które uczymy się w szkole. Jest to geometria płaska, czy też geometria euklidesowa. No i to są takie rzeczy typu, że dwa punkty
łączy prosta, która jest najkrótszą odległością między tymi punktami. Dwie proste równoległe nie przecinają się i suma kątów w trójkącie jest równa 180 stopni. No, a teraz sobie wyobraźmy, że chcemy te pojęcia niejako uogólnić. No i takim przykładem może być geometria na kuli, czy też na sferze. No i w takim przypadku to wygląda tak, że odcinek, tutaj najkrótsza odległość między dwoma punktami, tutaj odpowiada temu pewien łuk. Tak? Łuk, ponieważ my wszystko się odbywa na tej sferze, my żyjemy na tej sferze, no i odległość to jest dla nas po prostu najkrótsza, to jest ten łuk. Z takich odcinków możemy zbudować trójkąt, ten trójkąt jest tutaj, no ale okazuje się, że suma kątów w tym trójkącie, jeżeli tu była 180 stopni, to w tym przypadku suma tych kątów jest większa niż 180 stopni. Jeżeli zastosujemy taką zakrzywioną geometrię, zastosujemy to w taki sposób, że stwierdzamy, że obecność masy zakrzywia czasoprzestrzeń. No możemy sobie wyobrazić to na takim rysunku dwuwymiarowym, gdzie nasz świat to jest ta płaszczyzna dwuwymiarowa. I tutaj położyliśmy taką ciężką kulkę. No i tu się odkształciło i widać, że pewne linie, które wcześniej były proste, tutaj w tej geometrii są krzywymi. No i Einstein mówi, że efekty grawitacyjne, czyli efekty związane z spadkiem, z ruchem po orbicie, są to po prostu efekty geometryczne. Jest to poruszanie się po takich najprostszych liniach w zakrzywionej czasoprzestrzeni. I co przewiduje ta teoria? Pierwsza rzecz to jest grawitacyjna dylatacja czasu. Mamy dwa zegary. Jeden umieszczamy, że tak powiem, bliżej środka Ziemi, drugi dalej. No i okazuje się, że takie zegary tykają z różną częstością. Ile to wynosi? Jeżeli weźmiemy zegar na powierzchni Ziemi i zegar gdzieś w nieskończoności, czyli gdzieś bardzo, bardzo daleko, gdzie nie ma grawitacji, to zmiana tykania tych zegarów to jest jedna część na miliard, czyli bardzo, bardzo mało. Druga sprawa to jest ugięcie światła. Światło wysłane z jakiegoś obiektu, przechodząc w pobliżu jakiegoś obiektu, który bardzo zakrzywia czasoprzestrzeń, no, zostaje ugięte, czyli jak to wygląda dla światła przechodzącego w pobliżu tarczy słonecznej, no to jest ugięcie o 1,75 sekundy łuku. Jest to też bardzo, bardzo mało, ponieważ jeżeli popatrzymy sobie na Marsa, no to on w zależności od tego, jak daleko jest od Ziemi, ale tak średnio mniej więcej jego tarcza widoczna to jest kilkanaście sekund łuku, a tutaj mamy 10 razy mniej, czyli jest to bardzo, bardzo mało. Inne przewidywania, o których pewnie każdy słyszał, są to takie przewidywania kosmologiczne, jest to teoria wielkiego wybuchu, ekspansji wszechświata, czyli po prostu wszechświat powstał z pewnej osobliwości i podczas jakiegoś takiego eksplozji zaczął się następnie rozszerzać. Są to też fale grawitacyjne, to jest inne przewidywanie. To przewidywanie jeszcze nie zostało potwierdzone doświadczalnie, ale być może jest to kwestia najbliższych lat. No i oczywiście ulubione czarne dziury, czyli takie obiekty bardzo egzotyczne, które pochłaniają wszystko, co do nich wpada razem ze światłem, dlatego nazywane są czarnymi dziurami. I pytanie, czy można zastosować OTW? Można, jak się okazuje. Jest to wykorzystywane przez astronomów. To ten efekt z ugięciem światła jest wykorzystywany w tak zwanym soczewkowaniu grawitacyjnym. Tutaj mamy taką animację, na której widać zaznaczony kolorem takim różowym. To jest rozkład masy w pewnej gromadzie galaktyk. To znaczy im intensywniejszy kolor, tym ta masa jest bardziej skupiona w tym miejscu. A te plamki niebieskie, które się przesuwają w tle, to są galaktyki, które są gdzieś daleko. No jak tutaj widać na tej animacji, światło z galaktyk, które przechodzi w pobliżu tej masy, no odkształca się, po prostu ugina się. No i tworzą się jakieś takie pierścienie, jakieś plamki. To może na tym zdjęciu nie widać tak wyraźnie, ale to jest autentyczne zdjęcie z teleskopu Hubble'a. I tutaj na tym zdjęciu właśnie, jak tutaj takie łuki powstają, to tutaj też widać pewne takie struktury, które są podobne do tej symulacji. Czyli
na podstawie tego efektu możemy po prostu obserwować jeszcze dalsze jakieś galaktyki, które na tej podstawie możemy, nie wiem, jakieś widmo spektralne badać i coś o nich powiedzieć. To by był zarys tych dwóch teorii, szczególnej i ogólnej teorii względności. Może na podsumowanie ja zwrócę uwagę na pewne zjawiska związane z czasem, które tam występowały, czyli na dylatację czasu w szczególnej teorii względności i tą grawitacyjną dylatację czasu w ogólnej teorii względności, ponieważ jak się okaże, zaraz to będzie nam potrzebne. To będzie potrzebne w systemie GPS. Ale co to takiego? Jest to taki globalny system satelitarny, który pozwala nam określić pozycję w dowolnym punkcie globu i składa się z trzech zasadniczo elementów. Jest to segment satelitarny, czyli jest to zespół satelitów krążących na orbitach. Segment kontroli, czyli sieć stacji, które kontrolują ruch tych satelitów. No i segment użytkownika, czyli powiedzmy my z takim odbiornikiem GPS. Ten system został stworzony, znaczy pomysłodawcą tego systemu jest Departament Obrony USA. Znaczy cały ten projekt finansują Amerykanie i amerykański podatnik, ale jest on dostępny dla każdego za darmo. W 83 zezwolono na zastosowanie tego systemu do celów cywilnych. Była to decyzja prezydenta Reagana podjęta na podstawie pewnego wypadku lotniczego, to znaczy było to zestrzelenie samolotu pasażerskiego koreańskich linii lotniczych nad Sachalinem przez ówczesny Związek Radziecki. Do tej pory dokładnie to nie zostało wyjaśnione. No, oni stwierdzili po prostu, że naruszył ich przestrzeń powietrzną i został zestrzelony. W 95 ogłoszono pełną zdolność operacyjną systemu. A dodam jeszcze tylko, że w 2000 roku wyłączono celowe zakłócanie sygnału z tych satelitów, a to celowe zakłócanie było włączone po to, żeby nie można było z jakąś zbyt dużą dokładnością określić położenie swoje czy też jakichś obiektów. No to było ze względów jakichś wojskowych celowo zakłócane. Ten segment satelitarny to jest układ 24 satelitów. Każdy z tych satelitów jest wyposażony w zegar atomowy. Dlaczego zegar atomowy? Ponieważ będzie tu wymagana bardzo duża dokładność, jeżeli chodzi o pomiar czasu. Taki zegar atomowy wskazuje czas z dokładnością do 1 nanosekundy, czyli 1 miliardowej sekundy. Te satelity są umieszczone mniej więcej na takiej wysokości, jest to około 4 promieni ziemskich. Ich prędkość to jest 3,9 km na sekundę. No i nie są to orbity geostacjonarne, znaczy taki satelita 2 razy na dobę okrąża Ziemię. Ważną sprawą jest fakt, żeby przynajmniej cztery satelity, one są tak rozmieszczone, żeby cztery były stale widoczne w każdym punkcie globu. Jest to związane z tym, że my wyznaczamy swoje położenie, czyli wyznaczamy położenie i czas tak naprawdę. Wyznaczamy cztery współrzędne, x, y, z i czas. I dlatego potrzebne są cztery satelity przynajmniej. No i każdy z tych satelitów nadaje dwa sygnały. Pierwszy to mogą odbierać wszyscy cywile, no drugi jest zastosowań wojskowych, jest to po prostu dysponując tym sygnałem można dokładniej, o wiele dokładniej określić swoją pozycję. Segment kontroli jest to sieć stacji takich monitorujących, które zbierają informacje z satelitów i przesyłają do głównej stacji, która znajduje się w Colorado Springs. Ta stacja obrabia te informacje i przewiduje zachowanie zegarów na satelitach i dokładną pozycję tych satelitów, która będzie potrzebna do wyznaczenia naszej własnej pozycji. Te informacje są wysyłane z satelitów do użytkowników, czyli jaka jest pozycja danego satelity, jakie są wskazania zegarów i tak dalej. My to możemy odbierać, to jest taki odbiornik GPS w zegarku, tu jest nieco większy, można gdzieś na jakiejś żaglówce zamontować. Jak wygląda ustalanie pozycji? Każdy satelita wysyła sygnał. Można go streścić w takiej postaci, że jestem satelitą A, moja pozycja to B i ta informacja została wysłana o czasie C. Odbiornik GPS mierzy opóźnienie tego sygnału i na podstawie tej znajomości tej różnicy czasów ustala swoją pozycję. Tu ustala pozycję na podstawie czterech. Jak to wygląda na przykładzie, proszę zauważyć, że
pomiar mierzy się tu czas, ponieważ prędkość światła jest bardzo, bardzo, bardzo duża, to aby otrzymać, powiedzmy, naszą pozycję z dokładnością do 15 metrów, ten czas musi być zmierzony z dokładnością do 50 nanosekund, czyli do 50 miliardowych sekundy. Jest to bardzo mało. Dlatego te zegary atomowe, a nie jakieś inne, są umieszczone na tych satelitach. Zobaczmy, jak to wygląda w takim świecie dwuwymiarowym. Satelita wysyła sygnał, on dociera do nas po 4 sekundach. To jest nieco przesadzone, bo ten sygnał biegnie około tam 700. Drugi satelita wysyła nam sygnał, który dochodzi po 5 sekundach. Dodatkowo w tym sygnale jest przesyłana informacja, gdzie ten satelita dokładnie jest umieszczony, czyli jakby środek tego okręgu. Mamy środek drugiego okręgu. Obliczamy, jaka jest odległość i znajdujemy się gdzieś w odległości 4 sekund od tego satelity i w odległości 5 sekund od tego. No tutaj się przecinają w dwóch punktach. Jeden punkt odrzucamy, bo on gdzieś się, to jest gdzieś tam daleko od Ziemi. My wiemy, że jesteśmy na Ziemi, czyli bierzemy sobie ten punkt. Czyli tu jest przy pomocy odległość wyznaczona przy pomocy dwóch satelitów, ja to powiedziałem czterech, ponieważ my żyjemy w świecie trójwymiarowym. No, jeden satelita więcej to jest dla świata trójwymiarowego. Cztery to jest związane z tym, że myśmy tutaj arbitralnie wybrali ten punkt, ponieważ, że tak powiem, z innych powodów widzieliśmy, że jesteśmy w tym punkcie, a nie w drugim. No i tu pojawia się pewien problem, ponieważ jak to jest? W naszym odbiorniku GPS jest zwykły zegar kwarcowy. No jak wiemy, ten zegar nie jest aż tak precyzyjny jak zegar atomowy, a mimo tego ten system jakoś funkcjonuje. To znaczy potrafimy określić pozycję z taką dokładnością. Mimo wszystko, że nie dysponujemy odpowiednio dokładnym zegarem, a niejako powinniśmy dysponować, ponieważ wyznaczamy tą pozycję na podstawie czasu, który ten zegar wskazuje. Czyli jeżeli nie znamy dokładnie czasu, to nasza pozycja powinna być z o wiele mniejszą dokładnością. Ale można sobie z tym poradzić. Przypuśćmy, że nasz zegar w odbiorniku śpieszy się względem zegara na satelicie o pół sekundy. Czyli nasza pozycja to z tym błędem to będzie pozycja B, a nie A. To było 4-5 sekundy, teraz jest pozycja B. Weźmiesz jednego satelitę. Jeżeli weźmiemy jeszcze jednego satelitę, powiedzmy umieszczonego w tym miejscu i w takiej odległości czasowej, no to okaże się, że będziemy mieli 3 punkty przecięcia. No, ale my wiemy, że jesteśmy dokładnie w punkcie A. No to po prostu, co możemy zrobić? Korygujemy czas, który pokazał nam odbiornik GPS, gdy sygnał do niego doszedł, tak, aby te okręgi przecięły się w jednym punkcie. No to po prostu trzeba w tym przypadku odjąć pół sekundy od tego czasu wskazania odbiornika. No i otrzymamy, że wtedy przetną się w jednym punkcie i to jest tak naprawdę ten prawidłowy czas, który powinien ten odbiornik wskazywać. I jak tu jest z teorią względności w tym systemie? Dobrze, nawigacja, jak już powiedzieliśmy, musi być, znaczy nawigacja, którą uzyskujemy, dokładność tej nawigacji to jest 6-15 metrów, a do tego potrzebna jest znajomość czasu z dokładnością 20-50 nanosekund, czyli bardzo, bardzo dokładna. Co mówi STW? STW mówi, że zegar poruszający się później w stosunku do zegara w spoczynku. No i zegar na Ziemi chodzi szybciej niż zegar na satelicie. To opóźnienie to jest 7000 nanosekund na dobę. To wynika ze szczególnej teorii względności. Ale dodatkowo ogólna teoria względności twierdzi, że zegar umieszczony na orbicie jest w mniejszym polu grawitacyjnym. Znaczy dylatacja czasu związana z ogólną teorią względności to będzie oznaczała, że ten zegar jest w mniejszym polu, śpieszy się w porównaniu z zegarem ziemskim. No i to wynosi 45 tysięcy nanosekund na dobę. To oznacza, że po prostu jak ja bym dzisiaj zrobił pomiar swojego położenia, otrzymałbym, powiedzmy, pewne współrzędne szerokości i długości geograficznej. Jeżeli bym go zrobił na następny dzień, no to by się okazało, że jestem o 10 km gdzieś dalej. No, jak to się uwzględnia? No, trzeba, no i widać, że tą poprawkę trzeba uwzględnić.
No to się uwzględnia jeszcze zanim satelita zostanie umieszczony na orbicie. Po prostu ten zegar jego atomowy nieco się spowalnia, tak żeby po umieszczeniu na orbicie on dokładnie tykał w takim samym tempie jak zegar atomowy umieszczony na Ziemi. I w takiej sytuacji nie musimy już tej poprawki relatywistycznej uwzględniać w obliczeniach. Gdzie można zastosować system GPS? No to jest długa lista. Wszelkie pola związane z jakimś transportem, z nawigacją, z ratownictwem, wszędzie tam można używać tego systemu GPS. No ale ja się natknąłem na takie dosyć specyficzne zastosowanie. Okazuje się, że można mieć majtki z GPS-em. Tutaj widzimy, że ma wbudowany odbiornik GPS. No i nie wiem, osobie, której podarujemy taki prezent, takie majteczki, no jesteśmy w stanie kontrolować, gdzie ona przebywa w każdym momencie doby. Także jest to, znaczy to zostało po prostu, ten pomysł został zaadoptowany z zastosowań militarnych. Po prostu armia amerykańska wpadła na pomysł, żeby żołnierzy wyposażyć właśnie w tego typu urządzenia, żeby na bieżąco śledzić ich pozycję i dodatkowo jeszcze tam, nie wiem, temperaturę ciała, bicie serca i tak dalej. No a tutaj zostało to dosyć szybko zauważone przez, że tak powiem, przez jakichś prywatnych przedsiębiorców i sprzedawane obecnie wszystkim ludziom. Każdy sobie to może kupić.